Jako drugi zabierze głos pan profesor Paweł Skrzydlewski. Tytuł referatu: Tylko cywilizacja łacińska. Proszę bardzo, panie profesorze. Przy okazji chciałbym, witam serdecznie, przy okazji chciałbym zareklamować, jest do nabycia książka właśnie profesora Pawła Skrzydlewskiego, Polityka w cywilizacji łacińskiej, w przerwie między poszczególnymi naszymi tutaj wystąpieniami. Zapraszam tam do stolika, gdzie są książki wyłożone. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. To dla mnie ogromne wyróżnienie. Cieszę się ogromnie, że mogę tutaj z państwem parę chwil pobyć i przedstawić wykład, który, tak sobie myślę, no, już około 20 lat cały czas mówię, tylko na wiele różnych sposobów. Proszę państwa, jestem z wykształcenia filozofem i zetknąłem się z myślą Konecznego bardzo późno, bo początkiem lat 90. Wtedy to na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ojciec profesor Krąpiec, mój mistrz, mój nauczyciel, zwrócił uwagę na to, że istnieje dzisiaj w świecie współczesnym szereg zagrożeń praw człowieka. Wśród tych zagrożeń centralne miejsce pełnią cywilizacje. Dlaczego? Dlatego, że istnieją cywilizacje barbarzyńskie, antyludzkie, które de facto ograniczają ludzką wolność i łamią prawa człowieka. I tę problematykę zagrożeń cywilizacyjnych, wskazywał na to ojciec profesor Krąpiec, w kulturze polskiej, ale i światowej najpełniej przedstawił Felix Koneczny. Tezy, które wtedy poznałem dzięki lekturze prac Konecznego, no dzisiaj cały czas są kontestowane, zwalczane na wiele sposobów. Pan profesor przed chwileczką mówił o kłopotach, jakie ma zajmując się Konecznym. Trzeba powiedzieć, że każdy, kto próbuje promować Konecznego, jego myśl, no jakoś musi cierpieć z tego powodu. Dlaczego? Dlatego, że no, trzeba powiedzieć wyraźnie, tezy Konecznego, główne tezy dotyczące kultury polskiej, dotyczące Europy, dotyczące cywilizacji łacińskiej, one są dzisiaj, działają na wielu jak płachta na byka. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Proszę państwa, tylko cywilizacja łacińska, tak brzmi tytuł mojego wystąpienia. Co w tym wystąpieniu chciałem państwu przekazać? Właśnie wydaje mi się to, nad czym Koneczny niejako całe życie pracował. A nad czym on pracował? Nad ukazaniem wielkości, ważności cywilizacji łacińskiej. Tej jedynej cywilizacji, w której nie znajdziemy poważnych przeszkód dla wolności, dla realizacji naszego człowieczeństwa. Cywilizacja ta, jak uczył Koneczny, jest dziełem wychowawczej działalności Kościoła katolickiego. Kościoła, który niosąc ludom, społecznością Ewangelii, jednocześnie wymagał od ludzi przyjęcia określonej metody życia zbiorowego. Ta metoda życia zbiorowego przede wszystkim wymagała afirmacji godności osoby ludzkiej. W związku z tym to, co charakterystyczne dla cywilizacji łacińskiej, to, co się nie podoba bardzo wielu, to jest przede wszystkim personalizm. Czyli co? Dostrzeżenie tego, że człowiek powstały na obraz i podobieństwo Pana Boga, żyjący ostatecznie dla samego Pana Boga, jest kimś, kto ma wolność, kimś, kto ma rozum, kimś, kto ma prawa w życiu społecznym, kimś, kto jest obdarzony godnością, godnością, której nie można łamać w żaden sposób. Dlaczego cywilizacja łacińska budzi taki wielki sprzeciw? Dlatego, że w wielu cywilizacjach mamy czynniki, środki, które zmierzają do instrumentalizacji człowieka, zniewolenia człowieka. Cywilizacja łacińska z racji głównie tego, że niesie ze sobą Ewangelię, pokazuje nam
że tego czynić nie wolno. Dlaczego? Dlatego, że wartość człowieka jest przeogromna. Tę wartość potwierdza przyjście na świat samego Boga, wcielenie, Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. To jest dowód na to, jaką wielką wartość ma osoba ludzka i z tego tytułu tej osoby ludzkiej nie wolno w żaden sposób manipulować, zniewalać, niszczyć. Personalizm zatem jest jakby tym podstawowym czynnikiem, który charakterystyczny jest dla cywilizacji łacińskiej. Drugim czynnikiem bardzo ważnym, bez której nie ma cywilizacji łacińskiej, to prawo. Prawo pojęte klasycznie, wywodzące się z Rzymu. Prawo, które pokazuje, że norma prawna jest rozumnym rozporządzeniem władzy legalnej, wydanym dla dobra wspólnego, rozporządzeniem, które ostatecznie musi być promulgowane w sercu człowieka. Czyli obwieszczone w sercu człowieka. Dlaczego? Dlatego, że w cywilizacji łacińskiej nie rządzi prawo. Rządzi się człowiek prawem i ma wolność w dziedzinie prawa. Dlaczego? Dlatego, że w naszej kulturze prawo ma być środkiem ochrony dobra, ma być wsparciem wolności człowieka, w związku z tym wywodzi się z prawa naturalnego, z obyczajowości, nie jest żadnym zagrożeniem dla ludzkiej wolności, dla normalnego życia. To jest nasza tradycja cywilizacji łacińskiej, jakże różna od tego, co znajdziemy w cywilizacji bizantyjskiej, turańskiej, arabskiej czy w cywilizacji żydowskiej. I wreszcie czynnik trzeci, bardzo ważny dla cywilizacji łacińskiej, czynnik, który w dużej mierze zadecydował o jej kulturze. Tym czynnikiem jest nauka, czyli swobodny proces poznania prawdy, prawdy, która dotyczy wszystkiego, co jest. Nauka ma swój, jak uczył Koneczny, wspaniały pomnik. Tym pomnikiem jest przede wszystkim w cywilizacji łacińskiej uniwersytet. To miejsce, gdzie ludzie rozmiłowani w poznaniu prawdy razem tę prawdę poznają, tą prawdą się dzielą i w oparciu o tę prawdę próbują budować całą ludzką kulturę. W związku z tym w cywilizacji łacińskiej nie ma żadnego tabu. Wszędzie można rozmawiać o wszystkim odpowiedzialnie. I właśnie personalizm, prawo rzymskie i nauka stały się, jak uczył Koneczny, tymi filarami cywilizacji łacińskiej i sprawiły, że cywilizacja ta uzyskała nieznaną wcześniej w innych częściach świata szansę na rozwój człowieka, na pomnażanie tego, co nazywamy dobrem wspólnym, czyli osobowym rozwojem człowieka. Koniecznie tak nie mógł być przyjmowany w kulturze europejskiej normalnie. Dlaczego? Dlatego, że jego tezy szokowały. A jaka z tez była, jakby to powiedzieć, w sposób szczególnie znienawidzona przez myślicieli wywodzących się głównie z oświecenia, nawiązujących do myśli masońskiej? Ano teza o tym, że nie ma jednej cywilizacji europejskiej, a Europa sama jest tyglem właściwie cywilizacyjnym, gdzie dokonuje się walka na śmierć i życie cywilizacji bizantyjskiej, łacińskiej, turańskiej, a także cywilizacji żydowskiej. Koneczny wykazywał całe swoje życie, że narody Europy mają tylko szansę rozwijać się w oparciu o jedną cywilizację. Tą cywilizacją jest cywilizacja łacińska. Nienawistne stały się także prawa dziejowe, które Koneczny odkrył, a które dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, jak mocno są kontestowane. Pierwsze prawo dziejowe mówiące o tym, że nie ma trwałych syntez między cywilizacjami. Proszę zwrócić uwagę, jak to prawo dzisiaj jest podważane, jak jest lekceważone, a tymczasem cała twórczość Konecznego pokazuje, że to jest prawo fundamentalne dla całego ładu społecznego. Nie można mieszać cywilizacji. Dlaczego? Dlatego, że cywilizacje są niekompatybilne, prowadzą człowieka do różnych celów, mają różne wizje natury ludzkiej, mają różne wizje środków. Mieszanie cywilizacji prowadzi tylko i wyłącznie do bałaganu, a najczęściej do wojen, do poważnych konfliktów. Natomiast rzeczą niemalże zbawienną
jest wzbogacanie się kulturami powstałymi na bazie jednej cywilizacji. Tego uczył Koneczny. Prawo drugie, też znienawidzone ogromnie dzisiaj we współczesnej kulturze, to prawo, które mówi o tym, że przyczyną upadku cywilizacji jest brak współmierności, czyli sytuacja, w której jakaś cywilizacja rozwija się, ale nie rozwija się proporcjonalnie, harmonijnie, rozwijając tylko jakąś jedną stronę swojego życia, czy to życia duchowego, czy materialnego, prowadzi w ostateczności do upadku. Bardzo często przyczyną właśnie upadku cywilizacji, tak jak pokazywał to Koneczny, jest utrata współmierności wynikająca z przejęcia obcego sobie elementu z innej cywilizacji. Przykładem jest tutaj chociażby sytuacja, gdy cywilizacja łacińska przejmuje rozumienie, wykładnie, sposoby stosowania prawa, które pochodzą czy to z cywilizacji bizantyjskiej, czy to z cywilizacji turańskiej, to, czy z cywilizacji żydowskiej. To wszystko doprowadza do pewnej niekompatybilności i do bardzo poważnego tutaj zastoju. Wreszcie prawo trzecie, mówiące o tym, że wszystkie cywilizacje, dopóki są żywotne, będą walczyły. Dlaczego? Dlatego, że ludzie utożsamiają się ze swoimi środkami, ze swoim dziedzictwem, ze swoją tradycją i brak jakby tego utożsamienia jest zawsze świadectwem tego, że coś złego dzieje się w cywilizacjach. W związku z tym każda cywilizacja na tyle, na ile potrafi, na ile jest żywotna, dąży do ekspansji w dziedzinie materialnej, intelektualnej, moralnej, także militarnej. I ta ekspansja nie jest czymś złym. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co żywe, chce zachować swoje życie, chce to życie przekazać, chce tego życia bronić. Nie ma nic z tym złego. I czwarte prawo dziejowe, które też Koneczny bardzo ciekawie przedstawiał, ono mówi o tym, że w przypadku trwałego konfliktu cywilizacyjnego zwycięża zazwyczaj cywilizacja niższa. Dlaczego? Dlatego, że to, co niższe, zazwyczaj jest łatwiejsze, prostsze. Łatwiej jest spalić bibliotekę, niż tę bibliotekę napisać, zgromadzić. Łatwiej jest zepsuć młodego człowieka, wychowując go na playboya, niż na mężczyznę odpowiedzialnego ojca rodziny. Dobro jest trudne, zło jest łatwe. Z tego tytułu istnieje wielkie niebezpieczeństwo właśnie zwycięstwa tego, co niższe. Ale jest nadzieja. Dlaczego? Dlatego, że cywilizacje nie zależą, tak jak uczył Koneczny, od jakiegoś czynnika rasowego. Nie zależą od języka, nie zależą od klimatu. Człowiek tworzy cywilizację, czyli ludzkie decyzje. W związku z tym zawsze jest nadzieja. Tę nadzieję Koneczny w swoim czasie kapitalnie kiedyś wyraził słowami, które na łamach myśli narodowej w latach 30. zamieścił. Pisał tak: bezsilne jest zło w życiu zbiorowym, dopóki nie urządzi z siebie imitacji dobra, ażeby móc wyłudzić współpracę obywateli pragnących dobra. Dlatego w życiu zbiorowym głupota, a choćby tylko naiwność, jest gorsza od samego zła. Nie byłoby bowiem zła w życiu publicznym, gdyby nie znajdowało oparcia między dobrymi, gdyby nie było przyjmowane w najlepszej myśli. Nigdy źli niczego nie utworzą bez pomocy dobrych. Więc odkąd dobrzy wycofają się z przedsionków zła, zło musi upaść. Zło zawsze działa mocą dobra. Ludzie mają rozum, są w stanie dostrzec defekty cywilizacji, kultury, odrzucić i przejąć. Przejąć to, co dla cywilizacji łacińskiej jest najważniejsze. Co dla cywilizacji łacińskiej oprócz personalizmu, oprócz prawa rzymskiego, rozumnie pojętego, oprócz nauki jest ważne? Ważne są te cztery postulaty misji katolickiej, które Kościół katolicki od samego początku zawsze wprowadza w życie społeczne. Właściwie trzeba by było powiedzieć, że cywilizacja łacińska jest tam, gdzie te cztery postulaty realnie w życiu społecznym
funkcjonują. Dziś widzimy, że te cztery elementy, fundamenty de facto ładu cywilizacyjnego są na wiele sposobów zwalczane. I trzeba się spodziewać tego, że osłabienie chociażby jednego z tych elementów prowadzić zawsze będzie do poważnego osłabienia całej cywilizacji. A co jest jakby dla cywilizacji łacińskiej najważniejsze? Rodzina oparta na monogamicznym, nierozerwalnym związku kobiety i mężczyzny. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to jest naturalna nisza personalizmu. To jest naturalna nisza wychowania człowieka. Wychowanie człowieka jest trudne, trwa bardzo długo. Każdy, kto ma dzieci, ja też, wie, jak to jest trudne sprawić, aby człowiek był samodzielny, dojrzały, odpowiedzialny, samowystarczalny w tym wszystkim, co dobre. W związku z tym, co jest jakby najważniejsze dla cywilizacji łacińskiej? Rodzina, a w praktyce zachowanie fundamentu rodziny, jakim jest monogamiczne, nierozerwalne małżeństwo kobiety i mężczyzny. To jest jakby sprawa fundamentalna. Dzisiaj wiemy, że w Polsce co drugi związek małżeński rozpada się po 3 latach. Prawda? Rozpada się rodzina. W związku z tym jakby to, co jest jakby dla życia ludzkiego, dla dzieci najważniejsze, ta nisza jest bardzo słaba. Jeśli tej niszy nie ma, w miejsce rodziny wchodzą różnego rodzaju zrzeszenia, sekty, subkultury, które de facto człowieka manipulują, niszczą w nim jego autentyczny personalizm. Druga rzecz, bardzo ważna, fundamentalna dla cywilizacji łacińskiej, od której zależy jej trwanie, to poszanowanie pracy fizycznej, w ogóle pracy ludzkiej. Koneczny ładnie pokazuje, że świat zachodni dzięki temu, że przyjął Ewangelię, przyjął naukę świętego Pawła dotyczącą pracy, chodzi tu głównie o drugi list świętego Pawła do Tesaloniczan i ten słynny fragment, w którym jest mowa: kto nie chce pracować, również niech nie je. Ten obowiązek moralny pracy, on jest w cywilizacji łacińskiej imperatywem moralnym. On powoduje, że de facto nie mamy w życiu społecznym instytucji niewolnictwa. Nikt z ludzi nie ma jakby prawa oczekiwać, że da się mu jeść, bo jemu się nie chce pracować, wziąć do roboty. Nie. Masz obowiązek, jesteś człowiekiem, masz ręce, masz rozum. Tak jak Pan Bóg ci pozwala, jak ci siły pozwalają zdobywać środki do życia, nie być kimś, kto pasożytuje na ludzkiej dobroci. Masz obowiązek zdobywania środków do życia. Inna rzecz, że są zawsze i będą zawsze osoby, które z różnych powodów nie mogą pracować, bo wiek nie pozwoli, zdrowie nie pozwoli, bo akurat prowadzą, powiedzmy, jakiś rodzaj życia kontemplacyjnego, który nie pozwala im zdobywać. To jest całkiem inna rzecz. Od tego jest jałmużna, od tego jest wsparcie tych wszystkich, którzy pracują, którzy mają środki. W cywilizacji łacińskiej fundamentalną rzeczą jest właśnie postawienie na pracę. Pracę i obowiązek moralny pracy, z którego idzie i dobrobyt, idzie i samodzielność rodziny, idzie prawdziwa wolność. Dlaczego? Dlatego, że bez własności prywatnej, bez majątku tej wolności de facto nigdy nie będzie. Wreszcie trzeci element bardzo ważny dla cywilizacji łacińskiej, mianowicie zagwarantowanie ładu społecznego za pomocą sprawiedliwości wymierzanej przez instytucje władzy publicznej, przez państwo, nie przez instytucje zemsty prywatnej. To jest bardzo ważna rzecz, podkreślał Koneczny. Dlaczego? Dlatego, że Kościół katolicki, gdziekolwiek wchodząc w życie społeczne, domagał się, aby zlikwidowano prywatny wymiar sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że ten prywatny wymiar sprawiedliwości zawsze prowadzi do multiplikowania się zła. Ktoś porysuje mi samochód, więc ja z bratem, z kolegami przyjdę i spalę mu dom, żeby wiedział, że się ze mną nie zadziera. Prawda? Więc zło multiplikuje się. W cywilizacji łacińskiej tego nie powinno być. Dlaczego? Dlatego, że od wymiaru sprawiedliwości jest sąd,
od karania jest instytucja władzy publicznej po to, żeby była sprawiedliwość, czyli oddanie tego, co się komu słusznie należy, a nie zemsta, która zawsze z racji tego, że każdy z ludzi jest dotknięty skutkami grzechu pierworodnego, zawsze się może pojawić. I wreszcie rzecz poniekąd najważniejsza dla cywilizacji łacińskiej, której trzeba bronić na każdym kroku, na wiele różnych sposobów. Tą rzeczą jest niezawisłość życia duchowego, religijnego od państwa, od władzy publicznej. Od czasów papieża Galezjusza, Grzegorza Wielkiego, Leona Wielkiego, od czasów nauki świętego Tomasza z Akwinu, wszyscy wiemy, że Kościół jest po to, żeby zaprowadzić człowieka do Pana Boga. Pan Bóg nie jest częścią świata, jest poza światem. W języku filozoficznym powiemy, że jest to byt transcendentny w stosunku do całego świata. W związku z tym do Pana Boga nie dojdziemy na mocy naturalnych środków. Potrzebujemy środków nadprzyrodzonych. Te nadprzyrodzone środki posiada Kościół. On prowadzi ludzi za pomocą nadprzyrodzonych środków do Pana Boga. Ma misję zbawiania. W związku z tym życie religijne w cywilizacji łacińskiej jest sprawą osobistą, jest sprawą prywatną, ale jest sprawą najważniejszą w dziedzinie życia publicznego. Dlaczego? Dlatego, że dzięki religii spełnia się ostateczny cel ludzkiego życia. Państwo, prawo, wychowanie, szkoła nie może ingerować w związek człowieka z Bogiem. Religia jest związkiem człowieka z Bogiem, uczył Koneczny. Ten związek ma charakter osobisty i osobowy. Najważniejszy. W związku z tym państwo nie może tego związku instrumentalizować. Widzieliśmy to na przykładzie działania zakonu krzyżackiego, całego cywilizacji bizantyjskiej, jak państwo wkraczając w religię, w ludzkie sumienie, roszcząc sobie prawo do zbawiania ludzi, ostatecznie zyskuje w cywilizacji tej możliwość właściwie posługiwania się człowiekiem dowolnie. I rodzi się totalitaryzm wielki, bo sprzeciw wobec takiego państwa, które zbawia, jest traktowany jako sprzeciw wobec samego Boga, a w związku z tym powinien być karany tylko jedną karą, śmiercią. W cywilizacji łacińskiej nie ma sakralizacji polityki, nie ma syntezy państwa i kościoła. Dlaczego? Dlatego, że są to rzeczywistości wzajemnie dopełniające się, ale posiadające różne środki i de facto różne cele. Celem państwa, to co święty Tomasz z Akwinu też uczył, a co Koneczny też jako katolik, jako historyk podkreśla, jest szczęśliwość naturalna. Celem religii, celem kościoła jest szczęście wieczne człowieka. To są te dwie rzeczy. To jest bardzo ważna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że ten rozdział dobrze pojęty, nie na zasadach laicyzmu, sekularyzmu, czyli tego wszystkiego, co ze strony oświecenia płynie, różnego rodzaju ideologii antybezbożnych, ateistycznych, jest rzeczą bardzo ważną do tego, żeby i życie religijne mogło się normalnie rozwijać i samo państwo nie, jakby to powiedzieć, ubóstwiało siebie. Proszę Państwa, wykład mówię, ale wiem, że czasu już niewiele. Jeszcze 5 minut. Proszę Państwa, jaki jest problem, dlaczego zdecydowałem się na przypomnienie tych spraw, które, jak sądzę, większość z nas zna, wie. Dlatego, że wydaje mi się, że dzisiaj na naszych oczach dzieje się wielki dramat. Ten dramat polega z jednej strony na tym, że całe rejony Europy zapominają o tym, jaka jest ich właściwa cywilizacja, forma życia zbiorowego, która stanowi podstawę dla kultury. W związku z tym ta forma cywilizacyjna jest lekceważona, ale i, proszę Państwa, jesteśmy świadkami sytuacji bardzo niepokojącej, mianowicie takiej, że wielu ludzi jakby nie chciało tej cywilizacji realizować. Prawda? Także wielu, niestety widzimy to kapłanów, ludzi kościoła, dystansuje się od
budowy cywilizacji łacińskiej w imię jakiejś doktryny multikulturalizmu, w imię jakiejś doktryny ekumenizmu, w imię jakiejś otwartości na różne cywilizacje i trendy. Otwartość jest rzeczą ważną, ale tak jak uczy pan profesor Chodakiewicz, no nie można być tak otwartym, żeby człowiekowi mózg wypadł. Żeby człowiek zgubił swoją całkowicie tożsamość. Prawda? Otwartość jest rzeczą ważną. My musimy pamiętać o tym, że od samego początku, ja mówię to państwu jako filozof, bo nie jestem teologiem, nie jestem historykiem, ale od samego początku, kiedy popatrzymy na naukę świętego Augustyna, Leona Wielkiego, Grzegorza Wielkiego, wielkich papieży, widzimy jedną rzecz, bardzo ważną rzecz. To jest ta wielka próba uświęcania wszystkiego, z czym styka się człowiek w swoim normalnym życiu, tak aby to normalne życie kulturowe służyło naturalnemu ludzkiemu szczęściu, ale nie stawało się przeszkodą do osiągnięcia szczęścia wiecznego. Prawda? W związku z tym wchodzenie Ewangelii w życie społeczne zawsze się będzie wiązało z czym? Z pewną transformacją życia społecznego, życia indywidualnego, życia rodzinnego. Dowodów na to można dać bardzo wiele. Proszę zwrócić uwagę, dlaczego Chiny walczą, instrumentalizują Kościół katolicki w Chinach? Dlaczego starają się uniknąć wpływu Ewangelii na Chińczyków? Dlatego, że przyjęcie Ewangelii wymaga dramatycznej zmiany w życiu rodzinnym. Prawda? Jeśli człowiek przyjmie prawdę o tym, że jest dzieckiem Boga, żyje dla samego Boga, że ma prawo do życia, nie można stosować aborcji. Nie można wprowadzać takich form życia rodzinnego, gdzie człowiek de facto jest pozbawiony suwerenności i dojrzałości do czasu, kiedy żyje jego ojciec. Prawda? W tradycji chińskiej jest taka szansa, że można mieć 60 parę lat, ale dopóki tatuś żyje, trzeba do niego przyjść, uzyskać promulgację jego swojej decyzji, jak się zgodzi, prawda? Tym szefem staje się naczelnik firmy, z czasem przechodzi to ten cały system rodowy na cały system państwowy i ostatecznie głowa państwa jest jakby tutaj szefem wszystkich szefów. To jest nienormalne, niewłaściwe. Właśnie przyjęcie Ewangelii zmienia radykalnie całe życie indywidualne, rodzinne, polityczne. W związku z tym nie możemy być naiwni. Jako katolicy, jako ludzie wierzący, musimy opowiadać się za cywilizacją łacińską. Dlaczego? Dlatego, że i tego uczył cały czas Konieczny. Prawda? Jak popatrzymy na jego tekst bardzo ważny, jeszcze sprzed II wojny światowej, Napór Orientu na Zachód, który się ukazał na Kulu w takiej publikacji Kultura i Cywilizacja, Konieczny pyta, kto uratuje właśnie naszą cywilizację? No, uratuje Kościół, katolicy, ludzie, którzy są świadomi swojej tożsamości, ludzie, którzy wiedzą, co posiadają, ludzie także, którzy mają w swoim sercu świadomość tego, że to najważniejsze zwycięstwo się już dokonało. Chrystus Pan zmartwychwstał. My możemy cały czas kontestować to, ale fakt jest taki, że Chrystus Pan zmartwychwstał, zwycięstwo ostatecznie się dokonało. I teraz pozostaje nam co? Albo zgodzić się na tę prawdę i żyć według tej prawdy, albo dezerterować. Jako ludzie możemy zdezerterować, ale ostateczne zwycięstwo już się dokonało. I to jest też źródło naszej nadziei dla trwania, dla rozwoju cywilizacji łacińskiej, tej cywilizacji, którą tak wybornie, wyśmienicie, przez całe swoje życie uczył, popisywał i wyjaśniał Feliks Konieczny. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo panie profesorze. Dziękuję bardzo. Polecam, tak jak mówiłem, książkę pana profesora Pawła Skrzydleckiego, Polityka w cywilizacji łacińskiej.